Czytałem ostatnio twój wywiad, taki dość wprost, że nigdy nie chcesz operacji plastycznych, jeśli chodzi o nos, który ci się nie podoba, i małe cycki. Wprost. Tak powiedziałaś. Ja cię chcę zapytać, kto ci tak powiedział w ogóle? Dlaczego? Nie, to nie jest moja wizja jakby na tym, tylko to tak jest mi czasami mówione, że o, jest małe cycki. Więc jakby ja mówię, że po prostu trudno, ktoś będzie musiał z tym żyć, mi się z tym żyje świetnie i na pewno nie chcę wyglądać jak klon koleżanek albo nie wiem kogo, pani z gazet. Uważam, że nasze ciała, nasze twarze pokazują nasz charakter, mówią o nas. Ze starych czasów było tak, że się mówił, nie było nazwiska albo w ogóle się nie znał, to mówiono ta, co plotkowała, i tak też się zapisywało do ksiąg później, jak się umierało. Prawda? Dzisiaj mamy imiona, nazwiska, ale ja kiedyś przeglądałam stare księgi z moim ojcem, kiedy robiliśmy kronikę rodzinną, i tam właśnie nie było nazwisk, tylko było na przykład Helena, ta, która lubiła plotkować pod płotem, albo Anna, która się wstydziła, i tak dalej. Więc ja na przykład jestem Halina, która wygląda jak Halina. A powiedz, co u ciebie muzycznie? Czy jakieś single, może płyta nadciąga? Gramy cały czas koncerty, kończymy, rzeczywiście już skończyliśmy trasę letnią i jedziemy do Warszawy w przyszłym tygodniu, będziemy rozmawiać również o nowej płycie, ponieważ już najwyższy czas. A powiedz, czy masz już zaplanowanego Sylwestra? Sylwestra w tym roku prywatnie, rodzinnie, bo 5 lat nie byłam z moim synem Sylwestra i wystarczy.